Pokój, dobro. Witam Was bardzo serdecznie w cyklu naszych spotkań pod tytułem Czytając Pismo Święte. To już szóste spotkanie, na którym będę chciał Was zaprosić i zachęcić do przeczytania całej Biblii w ciągu roku. Zapraszam. Moi drodzy, cel tych spotkań, tych konferencji, z którymi staram się z Wami dzielić, jest jeden. Aby rozkochać Was w czytaniu Pisma Świętego. Głęboko wierzę, że Pan Bóg przemawia do nas przez Słowa Boże, przez Słowa Biblii. Ja nie tylko w to głęboko wierzę. Ja również chcę Wam powiedzieć, że ja tego osobiście również doświadczam. To nie oznacza, że nie jestem grzesznikiem, to nie oznacza, że nie upadam, to nie oznacza, że czytając Pismo Święte wszystko mi w życiu wychodzi. Nie. Człowiek jest zawsze grzesznikiem, ale mamy tę pomoc w postaci Słowa Bożego, którą myślę, że warto wykorzystywać właśnie, żeby wchodzić w intymną relację z Panem Bogiem, w tą relację miłości. Na dzisiejszym spotkaniu chciałem Was zachęcić, bo idziemy kroczek do kroczku, kroczek po kroczku do przodu. Chciałem Was zachęcić do przeczytania całej Biblii w ciągu roku. I to, czym dzisiaj chcę się z Wami podzielić, to są takie moje intuicje. To jest to tak, jak ja czytam Pismo Święte, tak jak je przeczytałem. Także nie jest to instrukcja obsługi, którą należy stosować dla wszystkich. Nie. Ale pragnę się dzielić z Tobą swoim doświadczeniem i zaprosić Ciebie. Może również okaże się, że to moje doświadczenie będzie dla Ciebie owocne. Więc chciałem Ci zaproponować. Przeczytaj Pismo Święte w ciągu roku. W jaki sposób? Właśnie jest pewna metodologia, jest pewien sposób czytania Słowa Bożego. Są pewne pułapki, które napotkasz, jeżeli będziesz chciał zrealizować to zamierzenie, to pragnienie. I ja też przechodziłem przez te pułapki, dlatego pragnę dzisiaj z Tobą się tymi wiadomościami, tym swoim doświadczeniem podzielić. W jaki sposób? Przeczytaj to w sposób normalny. Czyli ja zawsze, jak czytam Pismo Święte, najpierw krótko modlę się do Ducha Świętego, prosząc Pana Boga, aby właśnie dał światło, bo Słowo Boże jest natchnione przez Ducha Świętego i w tym Duchu chcemy to Słowo czytać. Proponuję, zacznij, myślę, że już masz troszeczkę pewną bliskość z Pismem Świętym, to nie jest, że pierwszy raz bierzesz do ręki, dlatego mam śmiałość zachęcić Cię, zacznij od samego początku, czyli od Starego Testamentu, od Księgi Rodzaju. I tutaj taka naprawdę wskazówka i uwaga. Zawsze proszę Was, czytaj wstęp do danej księgi. Jeżeli czytasz Biblię Jerozolimską, to na początku jest najpierw wstęp do pięcioksięgu. To jest bardzo ciekawe. Opisuje najpierw całe pięć ksiąg, początek Biblii, jak one się tworzyły. To i dopiero potem jest konkretna wskazówka, wstęp konkretny do danej, konkretnej, na przykład pierwszej księgi. I tak Cię zachęcam, czytaj. Pismo Święte, Biblia Jerozolimska ma różne takie fragmenty paralelne po bokach, ma również komentarze na dole, więc przy pierwszym czytaniu Biblii właśnie nie zachęcam Cię, abyś szedł w te wszystkie szczegóły. Dlaczego? Ponieważ wtedy tekst Pisma Świętego, który będziesz czytał, moim zdaniem stanie się za bardzo poszatkowany. Bo ty tak, nie dość, że przeczytałeś wstęp do księgi, to teraz czytasz jakiś fragment, fragment się kończy, ty czytasz jeden przypis, czytasz drugi przypis, odchodzisz, wracasz. To będzie, moim zdaniem, te puzzle będą za bardzo rozrzucone i obraz może być zamazany. Dlatego spróbuj po prostu czytać spokojnie Pismo Święte, księgę po księdze. Ja kiedy czytam Słowo Boże, z reguły czytam je pół godziny i to tak mówię sobie zawsze 6 rozdziałów, czyli pierwszego dnia 6 rozdziałów, drugiego dnia kolejne 6 i 6 i tak mniej więcej schodzi mi na tym pół godzinki, ale właśnie z tymi wstępami. Czyli modlitwa do Ducha Świętego, wstęp do księgi i potem zacznij tę księgę czytać. Myślę, że zobaczycie, że to jest naprawdę genialna przygoda. Dlaczego genialna? Bo my Pismo Święte trochę znamy. Przecież znamy to z liturgii Eucharystii, znamy to z różnych czytań, które do nas przychodzą w różnym okresie. I kiedy zaczynamy czytać właśnie Pismo Święte od deski do deski, wtedy okazuje się, że ta całość różnych drobnych czytań zaczyna się składać w jedną całość. Że ty nagle widzisz
pewną historię, która się gdzieś dzieje i toczy i nagle możemy zobaczyć ją w całości. Dlatego to jest bardzo ciekawe. Dlatego takie zaproszenie, czytaj księgę po księdze, zaczynając od samego początku. I ta uwaga, nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądaliście ten pierwszy odcinek, w którym zachęcałem do czytania Słowa Bożego. Nie przejmuj się, jak nie rozumiesz. Nie zniechęcaj się, że nie znasz tych nazw. Nie zniechęcaj się, że nie znasz tych imion. Nie zniechęcaj się, że różnych rzeczy nie rozumiesz. Nie zniechęcaj się tym. Ja powiedział, przeczytaj na spokojnie właśnie tak Pismo Święte w całości. Naprawdę, zostaw, miej na tyle pokory, żeby sobie powiedzieć, nie rozumiem. Trudno, nie rozumiesz. Nie zawsze jest tak, że wszystko rozumiemy i można właśnie też pewnych rzeczy nie rozumieć. Ale czytaj. Dlatego czytaj spokojnie. Jeżeli będziesz czytał pół godziny dziennie, można powiedzieć, że to dużo, ale ja bym chciał Ci powiedzieć, zobacz, ile siedzisz na internecie w ciągu dnia, zobacz, ile korzystasz z telewizji, ile siedzisz przed komputerem i potem zapytaj siebie, czy pół godziny to jest dużo. Bo my tak mówimy, że nie mamy czasu. A prawda taka nie jest. Prawdą jest, że my jesteśmy zabiegani, że żyjemy obecnie w świecie, który żyje bardzo intensywnie, bardzo szybko. To prawda. Ale my niekoniecznie ten sposób życia musimy przejąć. My niekoniecznie tak mamy żyć. My jesteśmy chrześcijanie. Mamy pewne powołanie, pewną misję wobec tego świata. Przynieść temu światu znękanemu, bolejącemu, zranionemu, przynieść Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jak mamy to przynieść? Przez nas samych. To my mamy pozwolić, aby w nas począł się Jezus i abyśmy mogli potem tego Jezusa zanieść światu, jak uczyniła to Maryja. I właśnie wierzę, że czytanie Słowa Bożego, Pisma Świętego bardzo, bardzo w tym pomaga. Jest prawdą, że są różne księgi. Księga Rodzaju jest, myślę, dość prosta w przeczytaniu, ona jest ciekawa. Są czasami trudniejsze księgi. Księga Liczb, księga może Ezechiela, czy jakieś księgi Kronik. Potem zobaczcie, jest ciekawa rzecz. Niektóre wydarzenia się powtarzają. Są dwa razy opisane. Księga Powtórzonego Prawa opisuje jeszcze raz. Księgi Królewskie Samuela. To są dublety. No i ciekawe. Pomyśl, dlaczego Kościół to przyjął, te dublety? Że można, prawda, zaczniesz czytać Księgę Rodzaju, jak zobaczysz, są dwa opisy stworzenia, różne. Że Pan Bóg niby w różny sposób stwarzał świat. To nie jest podręcznik historii, to jest Księga Zbawienia. Warto, odwagi. Naprawdę gorąco Cię do tego zapraszam. Jeżeli narzucisz sobie taki rytm, znajdziesz ten czas, właśnie pół godziny dziennie, to w ciągu roku przeczytasz całe Pismo Święte. I jest to piękna przygoda, bo wierzę, że będziesz wchodził w intymną relację z Jezusem Chrystusem i wierzę, że właśnie ta przygoda będzie owocowała również doświadczeniem miłości, że będziesz doświadczał tego, że Pan Bóg bardzo Ciebie kocha. Kiedy, wybaczcie śmiałość, ale kiedy przeczytacie właśnie za pierwszym razem już to Pismo Święte całe, no to na pewno będziecie mieli pragnienie, żeby przeczytać je drugi raz. Ja wiem, może jesteś szalony. Nie jestem szalony. Jeżeli kochasz Boga, to będziesz chciał to Pismo Święte czytać. Więc za drugim razem, ja wiem, tak może ostro, ale idziemy dalej, dlaczego nie? Warto to mieć już w głowie. Właśnie za drugim razem, kiedy będziesz czytał to Pismo Święte, czyli kiedy już raz całość tą przeczytasz, będziesz troszeczkę miał to w głowie poukładane, to wtedy, za tym drugim razem, zachęcam Ciebie, abyś już czytał te przepisy, które są na dole, na każdej stronie, czyli jest jakiś fragment tekstu i on jest troszeczkę skomentowany, wyjaśniony, jakieś słowo czasami jest, jakieś wyrażenie, sformułowanie, troszeczkę jest to. I przy drugim razie, czyli za rok, jak będziesz czytał już drugi raz Pismo Święte, to zachęcam Cię, żebyś sięgnął właśnie do tych przepisów. Również każda Biblia, Jerozolimska Biblia Tysiąclecia, każda Biblia na końcu ma taki delikatny słowniczek. Na przykład jak będziesz czytał, że tam zbierali homer na głowę, że ktoś Chin, albo łokieć, albo palec, albo różne wagi są. One są podawane w tym języku semickim i my tego nie znamy. To jak będziesz czytał za drugim razem, czyli nie za pierwszym, tylko za drugim razem, to wtedy Cię zachęcam. Przerywaj to czytanie i idź do tych słowników. Zobacz sobie, co to znaczy. Czytaj te przypisy na dole. To będzie troszeczkę trudniej, bo wtedy to słowo będzie tak trochę poszatkowane. Ono nie będzie już tak szło jak za pierwszym razem. Będziesz się co chwilę zatrzymywał i to będzie
bardziej kanciate. Ale mam nadzieję, że mając właśnie to doświadczenie przeczytania po raz pierwszy Pisma Świętego, będziesz chciał troszeczkę pogłębić też z punktu widzenia intelektualnego zrozumienie. To nie o to chodzi, żebyśmy potem byli w ogóle nie wiadomo jakimi uczonymi, bo nie o to chodzi w czytaniu Pisma Świętego. W czytaniu Pisma Świętego chodzi o to, żebyś ty się nawracał. Żebyś ty zobaczył, że jesteś grzesznikiem i żebyś otwierał się na miłość przebaczającą Pana Boga, której Pan Bóg chce nam dać kosztować. Ale Pan Bóg nie pozbawił nas rozumu, więc my również jesteśmy zaproszeni do tego, aby również móc zrozumieć, pogłębić te treści, które czytamy, a również z punktu widzenia intelektualnego. Dlatego przy drugim czytaniu, znowu, nie omijamy wstępów do ksiąg, zawsze je czytamy, ale przy tym drugim czytaniu zachęcam, czyli za rok, sięgnij właśnie do tego fragmentu, co jest na dole, jakiś komentarz. Sięgnij do tego, co jest z tyłu napisane w tym słowniku. Więc pierwsze czytanie, pierwszy rok, spokojnie czytasz, bez 6 rozdziałów dziennie, ze wstępami. Drugi rok, już troszeczkę zaczynasz szatkować to słowo, ale cały czas prosząc, żeby ono do ciebie dochodziło jako Słowo Boże i zacznie czytać. Może tak cię to wciągnie, że powiedz, ja jeszcze chcę trzeci rok. Dobrze, proszę bardzo, za trzecim razem już będę wtedy ciebie zachęcał, czyli za 2 lata, bo to już będzie trzeci rok, żeby zacząć sięgać po mapki, żeby zacząć czytać Księgę Słowa Bożego z mapkami geograficznymi. W internecie znajdziesz mnóstwo materiałów, mnóstwo. Ja nie miałem atlasu biblijnego, a przeczytałem całą Pismo Święte z mapami. Znalazłem wszystko w internecie. Jak również, czyli mapki geograficzne, my patrzymy, gdzie wychodzi ten Abraham, jak on idzie do Ziemi Obiecanej, kiedy naród wybrany z Egiptu wychodzi, przechodzi przez Morze Czerwone, potem wędrówki Pana Jezusa, naród idzie w Starym Testamencie do niewoli, gdzie on wychodzi, gdzie wraca. Również Nowy Testament, podróże Pawła, gdzie się dzieje, gdzie Jezus wychodzi do Betanii, jak wraca, idzie potem nad jezioro Genezaret. Ciekawe, żeby to móc zobaczyć, to potem naprawdę bardzo pomaga. Ale to dopiero trzeci raz. Trzeci raz. Nie idź na początku. Zmęczysz się, rozbijesz moim zdaniem o skałę i powiesz, to jest za trudne. Ale za trzecim razem mam nadzieję, że będziesz miał już taki głód i ochotę na to robić, żeby to robić. I co więcej, właśnie jedne to mają być te mapki geograficzne, a drugie zachęcam cię, żebyś wydrukował sobie parę mapek, nazywam to mapki historyczne. W jakim momencie historii zbawienia i w jakim momencie historii dziejów świata jesteśmy? Bo to idzie razem, prawda? Idzie historia świata i Pan Bóg wpisuje się w tę historię świata. Jezus Chrystus stał się człowiekiem w konkretnym momencie historii. Pan Bóg się wciela nie jakoś o tak, ale w konkretnym momencie historii. Słuchajcie, nie chcę was przestraszyć, ale zachęcić. Więc proponuję wam, przeczytaj Biblię w ciągu roku. Zacznij czytać i daj sobie na to 12 miesięcy, czytaj pół godziny dziennie. Zobaczysz, że to wciąga. Zobaczysz, że Pan Bóg będzie przynosił pokój do twojego serca. Zobaczysz, że Pan Bóg będzie leczył twoje rany. Zobaczysz, że Pan Bóg będzie dawał ci też spełnienie i będzie dawał ci swoją miłość. I do tego bardzo serdecznie zachęcam. W skrócie, podsumowując. Pierwszy raz czytaj Pismo Święte ze wstępami, nie czytaj jakichś komentarzy bocznych, tylko czytaj wstępy i czytaj księgę po 6 rozdziałów każdego dnia. Życzę wam pięknej przygody. Dlaczego? Bo życzę wam Jezusa Chrystusa. Bo tylko Jezus Chrystus może dać nam zbawienie. Nasz Bóg, który jest Trójcą Świętą, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, kocha nas bardzo. I tę miłość chce nam przekazać. I głęboko wierzę, że będziesz również odkrywał tę miłość właśnie czytając Biblię, czytając Słowo Boże. Niech Maryja Niepokalana, która stała się Matką Słowa, która stała się pierwszą służebnicą Słowa, wsłuchiwała się w to Słowo i tym Słowem żyła, niech ona was prowadzi w tym czytaniu. A głęboko wierzę, że również to, co stało się jej udziałem, że ona poczęła w sobie właśnie Jezusa Chrystusa, słuchając Słowa Bożego, również wydarzy się w twoim życiu. Również się stanie w tobie, kiedy będziesz słuchał słowa. Miej trochę cierpliwości. Nie od razu Kraków zbudowano. Jeżeli chcesz nauczyć się języka obcego, to nie jest jeden tydzień. To nawet nie jest jeden miesiąc. To nawet nie jest jeden rok. Trzeba cierpliwości w życiu, żeby do czegoś dojść.
Ale tu nie chodzi o zmagania ascetyczne, tu nie chodzi o konkursy, kto jest silniejszy, kto jest lepszy, ale chodzi o to, żeby wchodzić w taki stały dialog miłości z Panem Bogiem. I tego dialogu przepięknego Tobie życzę. Niech Pan Bóg Was błogosławi, niech Was wspiera na tej drodze i niech Was prowadzi. Ja pozwolę sobie również w tym miejscu prosić Was o modlitwę za mnie, grzesznika, również tej modlitwy Waszej potrzebuję. Dziękuję, do następnego spotkania. Szczęść Boże, pokój i dobro.